Moi drodzy, moim gościem Bartosz Skrzyczowski, kapitan drużyny Jaguar Gdańsk. Mogę powiedzieć, że kapitan, bo chyba Michał nie sprawuje już tej funkcji. No, Michał nie sprawuje tej funkcji, ale my się trochę podzieliliśmy odpowiedzialnością. Michał troszkę finansuje, ja trochę organizuję, a Marcin Malinowski trochę kapitanuje. A co najłatwiejsze? Chyba organizowanie się przyzwyczaiłem trochę w Jaguarze, jak działałem. No tak, Jaguar Gdańsk, czyli powiedz mi, no, to jest drużyna, która gra w czwartej lidze, tak? Natomiast no, z tego, co widzę po składzie, to nie są tutaj wszyscy w PL3 właśnie zawodnikami tej czwartej ligi. Nie, to nie są zawodnicy z czwartej ligi, żaden z zawodników nie jest z czwartej ligi. To skąd nazwa, no? Jaguar, no graliśmy w B-klasie, w A-klasie, tam w pewnym momencie stwierdziliśmy, że szkoda nam weekendów, a że tutaj ładnie w tygodniu można pograć, no to część osób przyszła tutaj, część dokoptowaliśmy, no i tak jakoś w miarę nam idzie dobrze. W tamtym sezonie prawie że awans, w tym leciutki chyba falstart, myśleliście pewnie, że będzie komplet punktów na ten etap rozgrywek, się nie udało, ale tam jesteście w przybie tabeli, więc chyba walczycie ten awans historyczny. No fajnie by było awansować, tylko niestety tabela nam nie podpasowała w tym roku, trochę trudna grupa. Wyrównana. No bardzo wyrównana, mocniejsza niż w zeszłym sezonie, no ale myślę, że teraz już będzie łatwiejszy kalendarz, więc będzie dobrze. Zwycięstwo przed majówką, więc będzie chyba udana. Będziecie się dobrze bawić. Jakieś plany już macie? No, myślę, że tak. Że pomalujemy. Nic więcej się nie dowiemy. No dobra, Żarek właśnie, bo ksywka to Bartka, to Żarek. Znamy się z czasów jeszcze studiów. To udanej majówki i życzę awansu w tym sezonie. Dziękuję, wzajemnie. Dzięki.